Pizza to zdecydowanie mój ulubiony fast food. Mamy tutaj przepisy na pizzę od Magdy Gessler, Gordona Ramseya, Roberta Makłowicza oraz parę innych. To na przykład jest przepis na najgorszą pizzę, jaką znalazłem w internecie. I w dzisiejszym materiale przetestujemy sobie właśnie przepisy na najlepszą domową pizzę z różnych źródeł. Więc w dzisiejszym materiale możesz liczyć na test tych wszystkich przepisów oraz sprawdzimy wnikliwie, który z tych przepisów na pizzę jest najlepszy, żebyś mógł sobie zrobić przepyszną pizzorkę w domu. Jeżeli lubisz pizzę, zostaw łapkę w górę i napisz mi w komentarzu, czy podoba ci się pomysł na taką serię, gdzie bym szukał idealnych przepisów do odtwarzania w domu i bym to zgrywał w takie odcinki. A tymczasem zaczynamy! W tym odcinku przetestuję sobie różne mąki. Pojechałem do sklepu i kupiłem wszystkie mąki na pizzę, jakie były dostępne. Wziąłem od tej najtańszej do tej najdroższej. Ta najdroższa to była właśnie ta Caputo, która się nazywa Doppio Zero. Ona kosztowała około 2 dych, więc to już mega dużo, jeżeli chodzi o cenę mąki za 1 kg. I w pierwszym przepisie pizza od Roberta Makłowicza lecimy z mąką na pizzę Basia. Czyli jest to mąka, której najczęściej używam, jeżeli chodzi o wszystkie wypieki, nie tylko pizzę, do naleśników, do gofrów i tak dalej, daje. Sprawdza się bardzo fajnie, więc polecajka, ona jest też typu 00. I wszystkie te ciasta na pizzę będę wyrabiał w Thermomixie, ponieważ tam jakieś specjalistyczne maszyny wchodziły w grę. Ja niestety takiej maszyny z tym hakiem plastikowym do mieszania nie mam, więc wszystko będę robił w Thermomixie. Ale to jest, powiem ci, bardzo fajny sprzęt, jeżeli chodzi o mieszanie ciasta na pizzę. Właśnie najczęściej tylko z tego korzystam, jeżeli chodzi o Thermomixa. Więc drogi sprzęt, ale fajnie miesza ciasto na pizzę. Ogólnie cały przepis znajdziesz na kanale u pana Roberta Makłowicza, więc serdecznie cię zapraszam na jego kanał. Tam jest właśnie ten odcinek z pizzą i robiłem krok po kroku, identycznie. Do wody wsypujemy troszeczkę cukru, odrobina cukru, dajemy drożdże i teraz to wszystko mieszamy. Po wymieszaniu odstawiamy to na kilka dobrych minut, żeby ten zaczyn się przygotował. Teoretycznie tego nie musimy robić, bo te drożdże, których ja używałem, możemy od razu wsypać do mąki, nie musimy w ogóle tego wyrabiać. Poczekałem, aż tam wytworzą się te pęcherzyki powietrza, zbombluje się ta woda i do maszyny, w której będę to wyrabiać, daję mąkę, szczyptę soli, paluchem mieszam, bo tam mieliśmy włączyć obroty wstępne, więc ja zrobiłem obroty wstępne palcem. No i wlewamy ten zaczyn, który już nam powstał, spienił się i oliwa. Jedną łyżeczkę oliwy, wielki pstryk i jest ciasto zrobione, człowieku, maszyna zadziałała i teraz wyrabiamy ciasto. Obsypuję stolnicę, żeby się nam nie przykleiło i teraz tutaj taki fajny patent na wyciąganie ciasta z Thermomixa. Jeżeli ktoś nie znał, to on to właśnie ta-dam, to jest ten człowieku patent, możesz to odkręcić z tyłu. Ja się dowiedziałem dopiero po pół roku od posiadania. No i ciasto się lepiło do rąk, ale nie aż tak, musiałem wziąć troszeczkę mąki, żeby uratować sytuację i tą mąkę również dajemy na spód do naczynia, w którym to będzie wyrastało. Kształtujemy bubsa, big boobs, i dajemy do miseczki. Czymś oczywiście trzeba to spryskać, żeby to ciasto nie wyschło. Ja używam sprayu z KFD, więc jeżeli coś potrzebujesz na KFD, wpiszesz kod IFM, masz rabacik i to się opłaca, na cały sklep masz, więc co nie wrzucisz do koszyka, i kod IFM ci to zrabatuje. Odkładamy do wyrośnięcia, dajemy chwilę czasu, żeby to co najmniej podwoiło swoją objętość. Mamy, wyrosło ciasto pięknie. Panie Robercie, jeżeli pan to ogląda, pięknie wyrosło, zarobiste ciasto. Bierzemy sobie ciacho, formujemy. No, fajnej konsystencji jest. Jest duża szansa, że to będzie zajebiste. Czuć, że to ciasto jest dobre. Jaka to była mąka? To była Baśka chyba. Patrzcie, widzisz, jest cienkie, fajne, ale trochę się robią dziury. Więc jak robią się dziury, to robimy piąstką i załatamy. Kaszka manna tutaj, żeby nam jeździła ta pizka. W ogóle widziałem, że jest zarobisty taki sprzęt do łapania pizzy, że masz coś takiego i ty nie musisz się w ogóle martwić, tak, żeby wjeżdża. No, ale my przenosimy już tu. Pan Robert to robił na fancy piecyku tamto, a my będziemy robić na kamieniu w piekarniku, więc w takich domowych warunkach, ale kamień, no, ułatwia nam, że jest jednak petardunia. Sos z pomidorów, przygotowany wcześniej, odparowane pomidory, piękny sosik. Co pan Robert dawał na górę? Star ser. My też będziemy tarli ser. Mozzarellkę, tylko on tak grubo jechał. Ty, on nie dawał mozzarellę tartą, tylko robił tą taką kulę, kulę mocy. Kroimy grube kawałeczki i dajemy na pizzorkę. Czy to będzie taka typowo włoska? Następny ser, jaki pan Makłowicz dawał, pecorino romano ser. I on osobiście go tarł. Więc my też bierzemy pecorino romano. Pecorino romano. A nie, ja parmigiano wziąłem. Parmigiano Reggio Dop. Ja pitole. Ja myślałem, że są dwa takie same, bo jeden kosztował 29, a ten 17. Ja tańszy wziąłem. Przycebuliłem i kupiłem zły. No ale przynajmniej sam go utrę. Otwieramy, mega dobry ser, w ogóle takie sery właśnie twardszej konsystencji. Zajebiste są, patrz. Zacy. Damy mu też. Masz. Dobre są, nie? Pecorino Romano. Pecorino Romano. Trzemy na małych oczkach.
dajemy między ten ser, a bazylię świeżą damy na samą górę. Pizzka jeździ, dajemy do pieca i czekam, aż się zrobi. Mamy pizzorkę, troszeczkę widziałem, zauważyłem, że ta mozzarella puściła wodę, bo zobacz. Dajemy sobie świeżą bazylię na górę. Teraz ideolo, pizzaiolo. Pizza Makłowicza, pana Makłowicza. Ale chrupie ciasto, słyszycie to? I woda. Widać, że puściła wodę. Chyba zrobiłem błąd, że tej mozzarelli nie wycisnąłem jej za dobrze. No ale trudno, takie błędy, błędy pizzaiolo. Jak to w całości wygląda? Ciasto wygląda bardzo dobrze. Kompozycję smaków taką troszeczkę niecodzienną, ponieważ mamy grube plastry mozzarelli. To co? Wielki test smaku. Stoi, pizza stoi, ciasto daje radę, jest sprężyste, widać. Jest bardzo klasyczny smak, troszeczkę tak brakuje takiego pieprznięcia. Ciasto wyszło bardzo ładnie, taka bułeczka. Jest sprężyste i dobry sos. Na pewno przepis warty odtworzenia i spróbowania, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać na tle pozostałych. No to pora przygotować kolejne ciasto. Bierzemy tą mąkę Doppio Zero, najdroższa mąka z wszystkich. Jestem ciekaw, czy to faktycznie będzie tak dawało radę. Do wody szczypta soli, drożdże i powtarzamy proces z poprzedniego ciasta, czyli doprowadzamy do tego, żeby ten zaczyn nam powstał. Dodajemy mąkę i dodajemy szczyptę soli. W międzyczasie zrobiłem paluchem ten miks i wlewamy ten zaczyn. Tym razem dajemy dwie łyżeczki oliwy, czyli tutaj przetestujemy ilość oliwy do ciasta, czy to polepsza, czy też nie. Mąka na stolnicę, wyrabiamy ciasto. Ciasto było troszeczkę bardziej klejące niż to pierwsze, ale oczywiście dałem troszeczkę mąki, które pocierałem i ciasto zrobiło się w pięknego bubsa do wyrastania. No i oczywiście spray na górę, żeby nie wyschło i dajemy do wyrośnięcia. Zobaczymy, jak wyrosło ciasto Gordona. Masz brudny obiektyw. Tak wyrosło ciasto, troszeczkę mniej wyrosło niż ciasto pana Roberta. Ej, fajne. Tu od razu mamy też test tych mąk, żeby sprawdzić, którą mąkę musisz sobie kupić do chaty. Ej, ta mąka lepsza. Czy jednak kaputa Doppio 00 jest kozakiem, tylko ona chyba dwie dychy kosztowała. Widać różnicę, że jest dużo lepsza. Mamy pizzorkę już nałożoną. Passata. Tutaj damy mniej, bo tam pan Robert tego sosu dał dużo i to chyba było troszeczkę nadmiernie aż, bo ta pizza aż pływała tam, nie? Jeszcze ta woda z mozzarelli tam poszła, więc było tego obficie dużo i to było czuć, że ta pizza troszeczkę była przewodniona. Im bardziej jakby jest tych składników pomidorowych i tak dalej na pizzy, tym to zatraca smak, niż docenianie każdego kawałka smaku pizzy ze składników. Gordon Ramsay gorgonzola. Ja wziąłem taki mascarpone gorgonzola, on ma 40 prawie tłuszczu na 100, czyli będzie mega taki smakowy. No to będzie naprawdę ciekawa pizza. Taka inna. Skąd jest Gordon? To jest Brytyjczyk czy Amerykanin? I teraz jest problem, ponieważ potrzebuję rozmaryn. Świeżego rozmarynu na pewno nie mam w domu, ale teraz się ratuję i sprawdzam, czy mam rozmaryn. I jak damy suszony, będzie też, nie? Gordon tutaj by dał świeżutki, nie? Ale my damy taki świeżo zmielony czarny pieprz. To będzie fajna pizza. Trochę inna. Tu na pewno będzie aromatyczna bardziej. Lecimy z nią do pieca. Jeździ? Jeździ, chodźcie. I czekamy, aż się zrobi. Mamy pizzkę. Z tego co widzę jest już jest gorzej wypieczona niż tamta, a czas jakby jest idealny. Chrupka jest. Bardzo ładnie pachnie. Pleśniowy ser, czuć. Ten pleśniowy ser mi ostatnio posmakował, więc uważam, że smakowo to będzie dobra pizza, ale wyglądowo jest gorzej niż tam. Tamta wyglądała mi lepiej, tak bardziej włosko, bardziej wykwintnie. Pizza stoi, ale z opadem. Tak jakby chciał, a nie mógł. Ciasto mniej napowietrzone, czyli przepis pana Roberta na ciasto według mnie jest lepszy, albo ta mąka jest gorsza. Bo też jest taka opcja, że ta mąka po prostu tutaj nie zagrała. Są pęcherzyki powietrza, też jest wyrośnięte. W ogóle czas wyrastania na ciasta jest identyczny przy każdym przypadku. Próbujemy, bo test smaku tutaj jest najważniejszy. Mamy ser pleśniowy. Gorzka pizza, ale szczerze mówiąc, dla mnie fajna. Coś innego. To jest taka jakby pizza z włosem pancake'a, tu jest widzę. Troszeczkę inny właśnie posmak przez ten ser. Ewidentnie wyczuwane przyprawy. Ten ser jest tylko takim mega symbolicznym dodatkiem, że smakowo ta pizza jest lepsza. Patrzcie, to ciasto. Jest takie mniej rozrywające się, jest takie bardziej zbite. Dobrze pasuje ten ser z rozmarynem i z pieprzem. Nieprzekombinowane te składniki. Lecimy teraz z pizzą z Thermomixa. Ogólnie dla posiadaczy Thermomixa to jest pizza 4 sery? To teoretycznie abonament ma i to jest płatne, no. Więc lepiej nie pokazywać. Pokażę ci tylko orientacyjnie. Woda 220 ml ciepłej. 15 gramów oliwy z oliwy. 15 gramów oliwy. Tu sobie zmieszamy, zrobimy sobie miks wszystkich mąk. To ogólnie będzie największa pizza z tych wszystkich, ponieważ daliśmy najwięcej mąki. No a tam robiliśmy tak właśnie, że oni dawali proporcje na parę pizz. No a finalnie ja to zmniejszałem, żeby jedno ciasto było, bo no po co by mi, wiesz, z jednego przepisu tyle pizz było.
A i tak będziemy tych pizz mieli mega dużo. W ogóle policz, ile razy dzisiaj w tym filmie pojawiło się słów pizz. Pewnie dużo pizz. Pizz, pizz, pizz. Pizz, 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 pizz. Pizz, pizz. Wyrabianie. Zostawkę w górę. Mamy wyrobione ciasto. Tak się prezentuje. Jest to chyba największe ciasto z wszystkich. Po konsystencji jest dobrze. Mąka na dół, żeby się nie przylepiło. Stosunkowo mało zostało w środku, więc to jest taki znak, że jest odpowiednia ilość proporcji. Ciasto jest konsystencji sztucznej piersi. Jest cycek. No, niezły bus. KFD, pamiętaj o kodzie IFE, oddajcie robaczek przy zamówieniu. Na KFD! KFD, KFD! Wow! Pizza z Thermomixa, patrzcie to. Wow, it's amazing! To było 4 sery, a nie 4 mąki. 4 mąki też. 4 sery, 4 mąki. A jest massive. Jest massive kloc. Nice to meet you. No, aby można poboksować sobie nią. Okay. To będzie też taka typu Giuseppe. Przenosimy ziomeczka. Tłuszczu nie dajemy już na to, ponieważ tutaj nie będziemy dawać przecieru pomidorowego. Śmietana. Więc to będzie taka fromaggi. Takiej pizzy jeszcze nie robiłem. To ogólnie będzie najdroższa pizza też, ponieważ te sery, kurczę, ci powiem, że kosztowały sporo hajsu. Ogólnie jest tak, że te sery powinno się dawać do tego Thermomixa i tam je rozdrabnia, ale my już tutaj nie będziemy kombinować, tylko po prostu wyłożymy tak. Holenderski kozi ser. Chłopie, ci powiem, że koziego sera jeszcze na pizzy nie jadę. Kolejny ser, jaki dajemy, mozzarella. A może ser z Podlaski? I wkładamy pizzkę do piekarnika. No to mamy pizzę z Thermomixa Quattro Fromaggi. Wygląda fajnie. Tak wygląda spód. Wow. Ogólnie te przepisy z Thermomixa nie są złe. Lubisz przepisy z Thermomixa czy nie? Napisz w komentarzu, jestem ciekaw, czy chcesz, żebym zrobił taki dzień diety z Thermomixa. Jeżeli tak, to napisz w tym momencie komentarz Thermo. Po prostu Thermo. I będę wiedział, o co chodzi. To ciasto jest zaś. To zestawienie serów powinno być dobre. Tu jest dużo tłuszczu w tej pizzy, więc to powinno przynosić mega smaku dużo. Cztery sery. No, jeżeli chodzi o smak, to jest petarda. Jeżeli chodzi o wygląd, to troszeczkę jak taka focaccia, duża buła. W smaku mi to zupełnie nie przypomina pizzy. Czuję się, jakbym jadł jakąś bułkę z serem, taką zajebistą bułkę z serem. Miałem w podstawówce kiedyś takie bułki, które były podgrzewane z serem w środku w mikrofali. I to mi smakuje mega podobnie, bo tam tego sera było bardzo dużo, no on tak się ciągnął, więc to było dobre. Taki smak dzieciństwa trochę mi tutaj podjeżdża. Czy to jest kwintesencja pizzy? Bo tutaj jednak spotykamy się, żeby znaleźć najlepszy przepis na ciasto, na pizzę i w ogóle najlepszy przepis na pizzę. Dla mnie to nie jest klasyczna pizza. Lepsza wersja dopompowanej Giuseppe pizzy 4 sery. I kolejne ciasto. Dajemy cukier do wody, drożdże i mieszamy i czekamy, aż powstanie nam zaczyn. Mąka, zaczyn, oliwa, jedna łyżeczka i tym razem będziemy testować tą mąkę z oszą, czyli najtańsza mąka z wszystkich i zobaczymy, czy da radę. Ona chyba nawet nie jest 0,0, tylko ma po prostu większą zawartość białka. Ciasto wyszło ok. W porównaniu do innych wyszło cięższe i bardziej takie objętościowe. To przez ilość mąki. Oczywiście spray na górę, żeby nie wyschło i czekamy, aż wyrośnie. No to lecimy z najgorszą pizzą. Tak wyrosło ciasto. Wyrosło? Wyrosło. Tak wyrosło ciasto. Dodaliśmy tą mąkę z oszą, więc jestem ciekaw, jak ona tutaj dała radę. No ci powiem, że dała radę w kit. Fajnie to wygląda. Bardzo napowietrzone. Tutaj ewidentnie to jest bardzo ciężka pizza. Tutaj będzie taka w stylu pan pizza. Czyli to ciasto będzie naprawdę takie massive, juicy i tak dalej. Tu będą puszyste rogi, to jest pewne. No to co, słuchajcie, przenosimy. Patrzymy, jak to wszystko wygląda. Olej, żeby ten sos pomidorowy się nie zlał z ciastem i żeby to nie było takie podlane. Ogólnie sos, nie oszukujecie, jest wszędzie ten sam, bo zrobiłem po prostu taki bardzo fajny sos pomidorowy, który powinien wystarczyć na każdą pizzę. Bo tutaj głównie sobie oceniamy to ciasto. W przepisie właśnie była większa ilość sosu, ponieważ mamy większą pizzę. I tu była jeszcze taka informacja, że dodać sól na sos. I teraz dajemy ser. A ser damy zwykły. Zwykłą taką pizzkę, bez żadnych właśnie mozzarelli i tak dalej, więc to jestem ciekawy, ponieważ tam właśnie każda pizza bazowała na takim typowym, zajebistym włoskim serze do pizzy, a tu dajemy typową gołdę, jaką dajesz na kanapki, czaisz? Damy tego sera sporo też, nie? Żeby była taka cheese. Skorzystamy z okazji, że mam otwartą taką szynkę z ziołami prowansalskimi, więc damy taką pierś z kurczaka. Jak mamy nadmiar szynki, możemy dać ją pupilowi. On chętnie ją zje. Prawda, pankuś? Jeszcze masz plus z palca. Wykorzystamy, że mamy jeszcze tę resztkę sera, więc jeszcze damy na górę
i będzie taka typowa polska pizza. Typowo włoskie pizze polegają na tym, że składniki są na górze, a tutaj przykryjemy trochę serem, żeby było tak trochę inaczej. Najgorsza pizza! Chowamy ser, człowieku! Przykrywamy serem! Oceniamy najgorszą pizzę, ale powiem ci, że najgorzej nie wygląda. Spód? Poprawnie, fajnie. Ona jest gruba. Nie jest gruba. Wyszła chyba najbardziej puszysta z wszystkich. Taka trochę Pizza Hut. Bierzemy sobie ten kawałek, no to powiem ci, że wygląda to fajnie. Widać, że to ciasto troszeczkę z tej strony przynajmniej jest bardziej zbite. Tutaj są pęcherzyki powietrza, a tu jest takie bardziej zbite. Ale suma summarum wyszło fajnie, nie? No ładnie, wizualnie ładnie. Dla mnie robi wrażenie szczerze wizualnie lepiej niż poprzednie. Prosto z pieca. Mega ciągnący się ser. Dobór składników, okej. Ten ser Gouda robi takie wrażenie, jakby się jadło taką zapiekankę z piekarnika domową. Ma to swój klimat. To ciasto ewidentnie jest takie mega napowietrzone. Więc... ale przysolona, wiesz? Czuć, że ten jest ta sól, że trochę za dużo soli. W tym przypadku to ciasto troszeczkę zapycha, że jest go za dużo w porównaniu do tamtych pizz. I jest taki problem, że zjadając tą część 1/3 od środka jest ok, a jak przechodzę dalej w stronę boków, to jest po prostu za dużo tego ciasta. Moglibyśmy podzielić to ciasto na pół i zrobić z tego takie dwie bardziej cienkie pizze i wydaje mi się, że to by wpłynęło o wiele lepiej na smak. No to przekonajmy się, jak smakuje pizza Magdy Gessler. Lecimy z ciastem, tutaj źle odmierzyłem wodę, musiałem troszeczkę upić. Dajemy cukier, drożdże, mieszamy, mąka, powstały zaczyn i tym razem testujemy mąkę Caputo Pizzeria. Tym razem dajemy 3 łyżki oliwy, czyli największa ilość oliwy z wszystkich i dajemy czarny pieprz, czyli no tutaj... podobnie jak Gordon Ramsay. Ciasto wyszło bardzo zbite, chyba najbardziej zbite ze wszystkich i takie naprawdę aż martwiłem się, czy nie pokićkałem tego przepisu, ale sprawdziłem i wyszło, że wszystko dałem krok po kroku dobrze. Tyle mąki dałem na to ciasto. Dajemy do wyrośnięcia, spray na górę i czekamy, aż wszystko pięknie wyrośnie. Powiem ci, że to wygląda jak do tej pory na największą pizzę, bo faktycznie składników tak było, że było ich naprawdę massive. I tu mamy tę mąkę również Caputo, tylko w tej wersji na P coś tam. No i to jest naprawdę konkret pizza, ale powiem ci, że z tego co czuję, jest najbardziej suche ciasto z wszystkich. Więc jestem ciekaw, jak to wpłynie. To będzie taka naprawdę swojska pizza. Czuć, że to będzie taka swojska właśnie gruba pizza. Będzie lepsze czy gorsze, czy pizza Magdy Gessler będzie lepsza. I są te ziarenka pieprzu, więc coś w stylu Gordon Ramsay. Ciekawe, czy Gordon odpatrzył to od Magdy, czy Magda od Gordona. Jak obstawiasz? Pamiętasz, że wstęp jest taki sam jak Gordona? W kuchennych rewolucjach? Masz tajny sosik pomidorowy. Mozzarella 200 gramów. Oliwki, kukurydza, mozzarella. 200 gramów, czyli śmiało. Troszkę dajemy kukurydzy. Z kukurydzą to chyba farmerska pizza, co? I oliwki, zielone oliwki. O, to będzie naprawdę coś innego. I na górę damy szynkę parmeńską oraz rukolę. No, ale najpierw idziemy z tym do pieca. Najcięższa pizza z wszystkich. I widzimy się za chwilę. Tak się prezentuje pizza, ogólnie jest najcięższa z wszystkich. O kurno. Ciężka, nie? Mhm. Kit. Ciężka w kit. Żeby zwieńczyć tą pizzę, dajemy jeszcze szynkę parmeńską oraz rukolę na górę. Tak się prezentuje. Jest chrupka. Z tego co widzę, to ciasto wyszło blade. Nie wiem, czy to jest zależne od tego, ile tłuszczu dajemy w proporcji do mąki, ponieważ tu z tego co pamiętam, to tej oliwy daliśmy dużo. Najbardziej fajnie spieczone ciasto to chyba było od pana Roberta Machowicza. Siadamy do stołu i zobaczymy, jak to wygląda. Ostatnia pizza, robimy sobie wielkie podsumowanie, która z nich była najlepsza. Z racji tego, że pani Magda jest twoją ulubienicą, to jest twój kawałek. Pierwszy. Proszę, bierz. Pizza wygląda fajnie, jest napowietrzona, jest gruba, jest ciężka. Jest chyba najwięcej składników, jeżeli chodzi o... chociaż najwięcej składników chyba było w tej pizzy 4 sery, bo tam mieliśmy różne sery i ten smak tam był taki mega, mega połączony. Stoi! Ciasto smaczne, ale to jest taka buła. Mega buła, no. Najbardziej chlebowe ciasto z wszystkich. Mhm. Praktycznie 1:1, jakbym zjadł jakąś zapiekankę. Zapiekankę z takimi właśnie dodatkami. Na pewno jest to oryginalna pizza. Ale patrzcie na ciasto, naprawdę mega spora buła.
ale aż tak mocno wyrośnięte nie jest. Przez to, że jest takie grube, to po prostu jest tutaj dużo ciasta, ale to nie jest takie napowietrzone ciasto. To jest właśnie taka polska pizza. Wiesz, jaka to jest pizza? Co masz w lodówce, daj na pizzę. No, trochę tak. Pora na wielkie podsumowanie tych wszystkich pizz, które sobie dzisiaj testowaliśmy. I zanim ocenimy je od najlepszej do najgorszej, pragnę ci zaznaczyć, że każdy przepis, który dzisiaj sobie zrobiliśmy, jest warty odtworzenia i te pizze są naprawdę bardzo dobre. Jeżeli chodzi o te dwie pizze, które tutaj mam, to już na chłodno sobie to wszystko przemyślałem. Zrobiłem błąd, ponieważ tutaj były składniki na dwa ciasta, a ja dałem to jako jedno i stąd wyszły takie grube buły, a ja ci chcę zaznaczyć, że nie jestem takim miłośnikiem takich właśnie napowietrzonych American pizza, tylko wolę takie bardziej włoskie, cienkie, ze stonowanymi składnikami, więc to jest oczywiście tylko moja subiektywna opinia i tutaj mógłbym zrobić to lepiej, ale już ocenimy to, co mamy tutaj na talerzu i to, co robiliśmy faktycznie w dzisiejszym odcinku. Będę oceniał całość, czyli kompozycję smakową oraz ciasto. Na ostatnim miejscu niestety albo stety dam tą pizzę od pani Magdy Gessler, ponieważ za bardzo bułkowate ciasto było, ono przejmowało to wszystko i sama kompozycja smaków też nie jest trafiająca do mnie w 100%, ponieważ ta szynka, kurydza, oliwki i tak dalej, nie do końca moja bajka. Na przedostatnim miejscu damy sobie ten przepis na najgorszą pizzę, którą znaleźliśmy w internecie, ale suma summarum to nie było aż takie złe. Naprawdę była taka fajna, domowa, dobra pizza, ale porównując do tych wszystkich, które mieliśmy, damy ją na przedostatnim miejscu. No i trzecie miejsce od końca i w sumie trzecie miejsce też od początku. Bierzemy sobie tą z Thermomixa, ponieważ te sery były bardzo dobre, ale ta pizza była też mega tłusta, ale była dobra. I znowu to bułkowate ciasto. No i wiem, że jeżeli byłoby na cienkim cieście mniej tych serów, to byłoby bardziej fit i tak dalej, moja głowa by zagrała i bym bardziej przychylnie na to patrzył, ale pozostawimy ją na trzecim miejscu. Mamy pizzę od pana Roberta Makłowicza, byłaby idealna, zajęłaby pierwsze miejsce, tylko dla mnie za bardzo ten ser zdominował tutaj to wszystko, były za grube plastry, też mój błąd, że nie odsączyłem tej mozzarelli i dałem ją taką, no niby wyciśniętą, ale ta mozzarella i tak puściła wodę. No i byłaby ta pizza na pierwszym miejscu, ponieważ ciasto było genialne, kompozycja smaków była bardzo fajna, ale przez ten ser, przez nadmierną ilość sera straciło to wszystko ręce i nogi i zrobiło się takie trochę pozbawione tego charakteru. Więc damy ją na drugim miejscu. No a na pierwszym miejscu pizza od Gordona Ramsaya. Według mnie ciasto było ciut gorsze niż to. Kompozycja smaków i całe to zestawienie i ten ser blue cheese bardzo mi pasował i właśnie pasowało mi to, że jest symboliczny tych składników i dużo smaku. A jeżeli ty dotrwałeś do końca, to możesz napisać mi teraz w komentarzu, która z tych pizz zrobiła na tobie najlepsze wrażenie. I koniecznie daj mi znać, czy chciałbyś kontynuację takiej serii z innymi fast foodami, na przykład burgerami czy innymi rzeczami. Pozdro!